Jagoda Kalbarczyk dla portalu Fight Sport. Bardzo młoda zawodniczka, która stawia pierwsze kroki. Zawodowy, mogę, przepraszam, nie zawodowy, amatorski debiut na Mistrzostwach Polski, Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Uszu w Warszawie. Jagoda, jak ci dzisiaj walczyło? Jak oceniasz swój start? Wczoraj było dużo lepiej. No, dzisiaj trochę mi zabrakło odwagi, no ale jednak jest dobrze. Powiedz, dwie walki w debiucie to chyba nieźle, co? Tak, miałam mieć jedną, no ale wyszło, że miałam dwie, bo zmieniali nam kategorię. I jest dobrze, nabyłam trochę doświadczenia, więc będzie lepiej następnym razem. Ile masz lat? 17. Ile lat trenujesz już? Będzie półtora roku. Sanda to jest taki sport, który jest pierwszym twoim sportem, który trenujesz, czy wcześniej coś trenowałaś i przyszłaś do sandy? Nie, to jest pierwszy mój sport. A u kogo trenujesz? U Piotra Paśnika w Płocku. Jak wrażenia z treningów z trenerem? Podoba ci się? Jesteś zadowolona z tego? No, bardzo mi się podoba, inaczej bym nie chodziła. No, jest bardzo fajnie, przyjemna atmosfera, to jest chyba najważniejsze. Dużo nas trener uczy, dobry ma przekaz, więc jest dobrze. A powiedz teraz po tych zawodach, bo stoczyłaś dwie walki, już mniej więcej wiesz, na co cię stać, albo czego ci jeszcze brakuje. Na czym będziesz się w tej chwili koncentrować, żeby w przyszłości jeszcze lepiej wypaść na zawodach? Na pewno muszę nabyć trochę odwagi jeszcze, bo trochę mi właśnie zabrakło. No i to chyba to właśnie. Straszny był ten start taki jak na debiutantkę? Bałaś się tego? Nie spałaś parę nocy, tydzień przeżywałaś, że to nie wiadomo co się wydarzy? Tak, nie mogłam zasnąć. Nie mogłam zasnąć. I jak już weszłam na matę na pierwszą walkę, to ten stres minął. No, na drugiej walce trochę bardziej się stresowałam, nie wiem czemu. Jak wyszłaś tam na tą platformę, to czułaś się, że to jest twoje miejsce? Tak naprawdę tutaj fajnie jest, ludzie klaszczą, ktoś krzyczy, ja wszystko widzę. Podobało ci się? Tak, i bardzo mi pomagał doping naszego klubu, bo po prostu mi to pomaga, jak ktoś tak na mnie krzyczy, to wtedy jest dla mnie lepiej. Widzieliśmy też, twoja mama chyba była, tak? Dopingowała cię. To dobrze, że rodzice pomagają, przyjeżdżają, przeżywają te walki? No bardzo dobrze, chociaż mnie wspierają. Widzieliśmy, że masz mocno skopaną nogę, sporo siniaków, nawet chyba zdjęcie zrobiłem tej nogi. Myślisz, że to takie koszty, które muszą być przy tym? No, muszą być, no niestety, coś za coś, ale no też mam taki organizm, że ja po prostu dostanę i już mam siniaka. Jak słyszeliście, do wesela się zagoi. Jagoda obiecuje następny start jeszcze lepszy niż teraz. Jedną walkę wygrała, jedną przegrała. Fantastyczny debiut, można powiedzieć, na Mistrzostwach Polski. Cóż, Jagoda, życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim, żebyś trenowała i nie przestała trenować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była Jagoda Kalbarczyk dla portalu Fight Sport. Dziękuję.